klikam X w pewne miejsce i lecimy tam! Tylko normalnie! Hej wszystkim, z tej strony Scream, witajcie w nowym odcinku Steardown. I dzisiaj, słuchajcie, mamy tak jakby znowu kolejną masę modów. I tak jak mówiłem, mam masę też pomysłów, co możemy robić na odcinkach. Dzisiaj odcinek pewnie będzie dłuższy. No, co wy robicie? Rozwalają wioskę całą. Na razie walić te całe zombiaki. Odejdźmy sobie od nich jakoś, żeby nas nie widzieli, bo będą to nas biec od razu i niszczyć wszystko po kolei. Po pierwsze wyszły nowe części, nie? Czyli mamy sanda, proszę bardzo, piasek. Mamy sandstone'a, mamy jakiś inny piasek. Jeszcze mamy więcej piasków. Jest masa po prostu wszystkiego. Można dosłownie budować wioskę. Teraz można budować wioskę. Nawet kaktusy mamy. Nie wiem, czy one biją. Chyba kaktusy nie biją. Ale mamy tak jakby jedną rzecz, która mi się bardzo spodobała, ponieważ jest to, słuchajcie, coś takiego. Czyli, proszę bardzo, gdzieś tutaj mamy coś takiego jak TNT. I to nie jest zwykłe TNT, że na przykład, wiecie, tak jak ten blok się rozwala. Tylko to jest TNT, które rzeczywiście, nawet zwolnimy czas, wybucha! Normalnie wybucha i normalnie wszystko niszczy. Także możemy zrobić wielką wybuchową atomówkę z TNT, bo tego można tego postawić ile się chce, co nie? Nie mamy żadnych ograniczeń. I na przykład pozbycie się tych zombiaków! Czemu to wybuchło? Pozbycie się tych wszystkich tutaj stworzeń, oprócz creeperów oczywiście, bo creeperów się... Czy on umarł? Halo? Nie, jak zwykle, żyje. Czemu on nie ma nogi w ogóle? Co mu jest? Ale tak jak widzicie, zobaczcie jak to pięknie wygląda. Wioska się pali, tu jest jakiś zombiak, możemy go zabudować. TNT! I pozbyć się tego zombiaka. Zombiaki da się zabijać wybuchami, ale te wybuchy świetnie wyglądają. Włóżmy jedno TNT do domu, albo przy domu, albo nie, włóżmy do domu. Włóżmy do domu, zobaczmy jak to będzie wyglądało, gdy dom po prostu wybuchnie. Te wybuchy są tak realistyczne teraz. Tak świetnie wyglądają. Jeszcze tu się wszystko zawala. Przejdźmy do innej mapy, bo tu jest tragedia. W sumie możemy spróbować zabić creepera, ale jest to praktycznie niemożliwe. Proszę bardzo, mamy wyrzutnię z TNT. On powinien ją rozwalić, ale nigdzie nie poleciał, tylko przez dom się przebił i wbił w ziemię. Jaka w ogóle jest różnica między tym TNT, Boże, dobrze, że nie wybuchło, tym TNT, a tym TNT? Zobaczmy, jaka jest siła wybuchu, różnica siły wybuchu. Proszę bardzo, postawmy to gdzieś na w miarę proste miejsce, czyli tutaj na przykład. Proszę bardzo, na... proszę bardzo. Siła wybuchu, no jest dość duża, jakby nie patrzeć, bo wszystko tutaj mogę wyjąć sobie spod ziemi i to mega mocno wybuchło, tylko nie wystrzeliło w powietrze. A jak weźmiemy te TNT, postawimy gdzieś w podobnym miejscu, nie wiem w sumie gdzie, na przykład tutaj, proszę bardzo, może troszkę dalej, żeby określić mniej więcej jaka będzie różnica. Zobaczmy jak te... O! Rzeczywiście jest różnica. Możemy też zobaczyć, czy w czołgu, takim prawdziwym czołgu, przetrwamy przejazd przez ścianę, dosłownie ścianę TNT. No, i czy w ogóle przeżyjemy? To będzie w ogóle ciekawe. Czy nasz czołg i czy nasza postać przeżyje coś takiego? Czołg całkowicie to przeżył. Co prawda ruszać lufą zbytnio już nie może, ale żyjemy i to bezproblemowo. Czy da się go w ogóle... O. Chciałem powiedzieć, czy da się go w ogóle zniszczyć, ale widzę, że no w pewien sposób się da, jak on już się rozpada na części. Czy ja widziałem bedrock? Jeszcze bedrock jest niezniszczalny! Ej, ale to jest dobre, dzięki temu można tworzyć mega dużo rzeczy! Do tego przejdziemy zaraz, tylko najpierw chciałbym włożyć do tego czołgu TNT w pewien sposób i zobaczyć, czy on w ogóle będzie w stanie coś takiego przetrwać, kiedy nawet w środku niego będzie ogromny wybuch! No, wybuch był piękny.
Czołg też, bo go nie ma. I tak jakby zapomniałem wspomnieć o jednej rzeczy. Przesuńmy wszystkie samochody, zabierzmy je stąd, bo oczywiście musiało wszystko wybuchnąć. Jeszcze koła się serio. Teardown, proszę cię. Zapomniałem wam powiedzieć, ponieważ tu mamy Among Usa. Typowo mamy Among Usa i tak jakby tutaj mamy możliwość zrespienia. Jakby wam to powiedzieć, samolotu całego, który nie dość, że jest samolotem po pierwsze, to po drugie umie latać i wbijać się w coś takiego jak ten Among Us na przykład. I to jest na tyle świetne, że ten samolot sam leci i zobaczcie, stracił skrzydło i leci w prawo. Tak jakby jego fizyka jest znacznie lepsza niż te takie tempe samolociki, które rzucaliśmy wcześniej. Jest znacznie większy i znacznie mocniejszy. W dodatku ma środek pełny. Takie mam wrażenie przynajmniej. Zobaczmy sobie, ponieważ ja go zamroziłem, co nie? I ma on pełny środek. Deck? Wywaliło mnie to z tego samolotu. Ma on pełny środek. Pełny wszędzie, wszystko jest ładnie zrobione. Latać się nim nie da, ponieważ on sam lata. I tak naprawdę puścimy go, to on rozwali dosłownie. A, czyli po zamrożeniu nie leci. Jako że mamy tą mapę, na której wszystko przelatuje, to słuchajcie, bardzo mnie ciekawi, jakby zareagowało coś takiego jak samolot tutaj. Czy samolot by leciał, ponieważ jak coś zniszczymy, to to po prostu odlatuje. Trzyma się teraz na kablu i zobaczcie, leci w dal. I co jakbym zrobił coś takiego, że zrespiłbym tutaj mały samolocik. To nie jest mały samolocik, to jest największy samolocik. Dobrze, mały samolocik, tak jak mówiłem, obrócimy go i uwaga, on będzie lecieć w drugą stronę. Czy sobie poradzi? Poleciał! Aha, po prostu poleciał. A co jakbym ja chciał polecić takim samolotem? Czy jest to w ogóle możliwe, żeby... O! Ciężko. Dobrze, wsiądę teraz do tego samolotu, ok? I uwaga, czy jest to możliwe, żeby nim polecieć? No lecimy, ale w zły sposób! Co? Czemu my tak szybko lecieliśmy? Co to miało być? Latanie w taką pogodę nie jest zbyt dobrym pomysłem. W ogóle namiotowanie w taką pogodę też nie jest zbyt dobrym pomysłem. Grzesia zmiotło z planszy, zobaczcie. A właśnie, jak tak sobie przypomniałem o Grzesiu, przecież możemy go zrespić. Proszę bardzo. Grzesiu, trzymaj się! Grzesiu, trzymaj się! Ej, on żyje i na spokojnie sobie radzi ze wszystkim. Możemy go co prawda strollować i zrobić tu mały przelot w tym... Czemu on nie żyje? Grzesiu, co ci się stało? Dobrze, także nie potrzebujemy cię. Trzymaj się. Ale zobaczmy, jak sobie poradzi na zewnątrz. Dobrze, ale jesteśmy w środku budynku, tu nie ma żadnego wiatru i jeżeli Teardown działa dobrze, to nie ma... Co? Teardown ma aż taką fizykę, że go nie rusza praktycznie. No zobaczcie, go wiatr nie zabiera w żaden sposób, a jak otworzę mu drzwi, wystawię go tutaj, to... rozpadł się na części. Co to miało być? Grzesiu, masz ważną misję, ponieważ musisz wyjść tutaj na zewnątrz, wejść na tą wieżę, ona jest w 100% bezpieczna, Grzesiu, słuchasz mnie? Słuchasz mnie, dobrze. Wejść na tą wieżę, ja ci pomogę, nie martw się, będę cię trzymać, asekurować, będzie wszystko w porządku, Grzesiu, nie przejmuj się. Dobrze, i teraz musisz wejść tu na górę. Grzesiu? Mamy, słuchajcie, znowu ten budynek. Znowu mamy strażaków, ale tym razem mamy też helikopter. Tylko ten helikopter jest specyficzny, ponieważ tu wchodzicie i tu znowu... Grzesiu, czy ty piłeś? Czemu on jest wywrócony? O co chodzi? Ale w każdym razie tu znowu możemy tak jakby zaznaczać, gdzie chcemy lecieć. I tak na przykład coś się tam pali, na przykład... Ktoś za dużo grał w Minecrafta i proszę bardzo, stworzył duży wybuch
budynku, co nie? I teraz musimy tym helikopterem, proszę nie podpal tylko mi helikoptera, tym helikopterem właśnie musimy polecieć, żeby ugasić ten pożar. Ty wracaj na swoje miejsce, miałeś się pokazać dobrze. Po pierwsze, wzlatujemy do góry i bierzemy kontrolę nad tym helikopterem. I teraz słuchajcie, klikam X w pewne miejsce i lecimy tam! Tylko normalnie! Co wy robicie? Co wy zrobiliście? Jeszcze raz! Co to miało być? Grzesiu, mówiłem nie pij! Jeszcze raz musimy lecieć, tylko inną grupą, może ten będzie normalny. No nie, już znowu to samo. Dobra, trudno, będzie dobrze. Zaznaczmy, gdzie chcemy lecieć, otwórzmy to. Tylko wznieśmy się, bo trzeba się wznieść najpierw, to jest w sumie racja. Trzeba najpierw polecieć do góry, żeby gdzieś dolecieć. Tylko proszę normalnie się wznosić w helikopterze. Okej, i teraz chcemy lecieć tutaj, proszę bardzo, lecimy tam, zobaczmy jak nasi dzielni kierowcy lecą. No ja nie wiem nawet co ja mam powiedzieć na to. Klikam tam, a oni co robią? Wlatują nie dość, że w złe miejsce, to jeszcze wlatują w budynek. Czy wy żyjecie chociaż? Halo? Żyjesz, ziomeczku? Ej, z nim chyba wszystko w porządku. O, głowy nie ma. O, teraz siedzą normalnie. Dobrze, lecimy. Normalnie tym razem polecimy. Mam nadzieję. Jesteśmy teraz wysoko i możemy zaznaczyć, gdzie chcemy wylądować. Chcemy wylądować tutaj. Idealnie na budynku. Proszę, wlećcie na ten budynek. Tutaj. Tutaj. Dobrze, dobrze. Powoli. Siadajcie, dobrze! Udało się! Co prawda rozwalili wszystko. O nie, no czemu helikopter się pali? Spokojnie, spokojnie, wszystko będzie dobrze. Wszystko jest w jak najlepszym porządku, tylko ten helikopter jest za głośny. Dobra, wiecie co? Nie potrzebujemy go tutaj. No, proszę bardzo, dźwięk się uspokoił, jeszcze oni wylądowali sobie spokojnie. I teraz możemy się zająć... Czym my mieliśmy się w ogóle zająć? A pożarem. Minus jest taki, że nie wzięliśmy ze sobą strażaka, nie? To jest dość duży minus. Ale przecież my możemy stworzyć strażaka. Zobaczcie, mamy tutaj Grzesia, który normalnie... On jest gotowy na śmierć, prawda Grzesiu? Zobaczcie, macha głową, jest gotowy na śmierć. Schodzimy Grzesiu na dół. Powoli Grzesiu tylko, chodź za mną. Grzesiu, chodź na dół, nie bój się, będzie wszystko dobrze. Musisz zgasić pożar. Proszę cię, chodź. Dobrze, gaś pożar. Tylko on w sumie sam nie da rady tego zgasić. Musimy wziąć pomoc, słuchajcie. Musimy wykorzystać kolejny helikopter i ładnie tam dolecieć, kiedy wszystko się pali. Mamy ze sobą strażaków. Uwaga, co wy robicie? Jeszcze wam nie kazałem nigdzie lecieć. Co wy zrobiliście? Strażacy nasi... O nie! Co oni zrobili? Czemu to się tak kozacko w to się gra? To jest tak świetna rzecz, ten... O! Nasi strażacy sobie wyszli, a nasi piloci tu są. Dobrze, to Grzesiu, musisz sobie sam radzić, bo no niestety żaden helikopter już nie działa. A jak to wygląda tutaj? O nie, jest koszmar! Gdzie ty, Grzesiu, jesteś? Gdzie jest Grzesiu? Grzesiu, czy wszystko w porządku? Gdzie? Co to jest? Czy to jest... Grzesiu? Czy to jest rzecz Grzesia? Gdzie on jest? No, my sobie lataliśmy helikopterem, a Grzesiu w tym czasie się spalił. Zostawcie lajka dla Grzesia. 5000 lajków to Grzesiu wróci do żywych. O, żyje! Zobaczcie, jest tutaj! O! Grzesiu, słuchajcie, Grzesiu nie żyje. Ej, ty smutne, on był tutaj na tym piętrze, a znalazł się aż tutaj. Co jest? Wiecie co, my zrespimy swój helikopter, po prostu swój, na przykład ten. Proszę bardzo. Nie wygląda to najlepiej.
Ale czy można na nim latać? Proszę. Czy on powinien się tak zachowywać? Co on robi, ten helikopter? Czy mamy coś jeszcze tu? Co? Ja mogę coś takiego zrezbić? Czy to są... Ej, tu są ludzie! Wiecie co? Ja ich wyrzucę stąd. Ja ich wyrzucę. Ja będę kierowcą. Ja będę kierowcą. Proszę, proszę mi wyjść z mojego helikoptera. Ja go sobie... Co? Co to za dźwięki? Czemu? O, dobrze, już jest normalnie. Jest normalnie, jest dobrze. My chcemy wylądować normalnie. Co się dzieje? A, bo ja muszę siedzieć tu, bo inaczej helikopter odwala. Ale super, tylko niezbyt fajnie dla mnie, bo nie mogę sobie wyjrzeć przez okno. Wiem, że to nie jest zbyt dobry pomysł, ale muszę coś widzieć. Dobrze, teraz jesteśmy wysoko i zaznaczmy sobie lokalizację, proszę bardzo, tutaj, żeby wylądować. Okej, normalnie, powoli, powoli miało być! Co ty robisz? Do góry leć, dobrze. Ej, czy on lata dookoła budynku? To nie jest dobra wiadomość. To nie jest dobra wiadomość! No ale... Kraksa tym helikopterem jest tak bezpieczna, że nic się nie dzieje, nie? Praktycznie. On by musiał serio, mocno... przywalić, żeby z tego helikoptera nic nie zostało. Plan jest taki, że tym helikopterem, tym oto helikopterem polecimy sami, uratujemy ludzi, którzy są w niebezpieczeństwie. O tutaj, tu jest pełno TNT i musimy wylądować jakoś tutaj, nie uderzając oczywiście w te bomby, i jak prawdziwy bohater zapakować ludzi i wrócić w to samo miejsce. Dlatego lecimy do góry. Wzięliśmy ze sobą tych gości tutaj. Okej, dajcie mi tu przejść, dajcie mi tu przejść. To jest ważniejsze niż wasze życie, dajcie mi tu przejść. Weźmy kontrolę nad helikopterem i uwaga, lećmy tam helikopterzem. Lećmy tam, w miarę delikatnie postaraj się wylądować w tamto miejsce. Co on robi? Tam! 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 Do góry! No nie! Dobrze, próba numer 3, bo jak widzicie, dwa już helikoptery leżą na ziemi. Okej, okej, i teraz tam, helikopterze, leć tam. Dobrze, leci! Zobaczcie, uratujemy tych ludzi dzięki temu. Dobrze, tym razem wylądujemy idealnie, mam nadzieję, i ocalimy tych ludzi. Proszę, o, zobaczcie, czy on idealnie wyląduje prosto, żeby uratować tych ludzi, proszę. Okej, okej, na dół, niżej, niżej, na środek mniej więcej. Dobrze, nie odlatuj, nie odlatuj, to nie... No, świetna akcja ratunkowa Screamy. Zobaczcie, parę osób żyje. Ja już nie mam sił. Dziękuję wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie subika i lajka. Ja was żegnam. O, przeżyła pani. Ja was żegnam. Pa, pa.